miałam dyżur na internie, schodziłyśmy zawsze do szkoły na kolację, na jadalnię, a ta jadalnia na co dzień to były stoły przykryte ceratą, kolejka do okienka po zupę, po drugie danie. No i aż tu nagle koleżanka, która wróciła z kolacji, bo wymieniałyśmy się, wróciła bardzo wzruszona. Ja mówię, co się dzieje? Ona mówi, idź na kolację, zobacz. Ja wchodząc już do szkoły, słyszałam kolędy. Pani Chrzanowska wyszła, pięknie ubrana, w ciemnej sukience, choinka ze świeczkami. Pani Chrzanowska z opłatkiem. Oczywiście wcześniej się rzuciłam w jej objęcia, zresztą ona na to tylko czekała, bo wszystkie nas łapała. Myśmy płakały, Boże, myśmy płakały wszystkie. Byliśmy strasznie wzruszone. I było wszystko, i potrawy wigilijne, i był makowiec. I ona siedziała przy stole, aż do ostatniego kruszka makowca. Ludzie chorzy nie byli w ogóle widoczni. Oni byli zamknięci w domach. Nie było też roztoczonej nad nimi opieki. Kiedy pani Hanna z tym problemem udała się do Karola Wojtyły, a on ją zaprowadził do księdza Machaja, do kościoła mariackiego, to były początki jakiegokolwiek myślenia o ludziach zamkniętych w domach, chorych, zaniedbanych, pozostawionych często samym sobie. I ogromnie dużo energii pani Hanna musiała włożyć i jakiegoś przekonania głębokiego, że to musi się zrobić, bo tych ludzi nie można po prostu zostawić. Hanna Chrzanowska mi się bardzo kojarzy z tym, co kiedyś ksiądz Tischner powiedział o kardynale Wojtyle. On mówił tak, rządził nami, ale tak, żebyśmy jakby nie czuli i nie wiedzieli, że jesteśmy rządzeni. Mi się wydaje, że ona zarządzała i koordynowała tą niezwykłą rzecz właśnie w taki sposób, jakby była jednym z realizatorów, a była szefem. To jest bardzo ważne, bardzo pomocne dla człowieka chorego. Jeżeli rozumie sens swojego życia, sens swojego cierpienia, także pewne możliwości, które prowadzą do tego, aby tą sytuację przezwyciężyć. I to było wielkim wkładem Hanny Chrzanowskiej, czułem to bardzo często. Prowadziła też pogadanki, te wykłady dla kleryków, ale również dla innych grup, jak studenci z duszpasterstw akademickich miasta Krakowa, jak siostry zakonne, jak sami księża. No, w obszarze wielu, wielu środowisk Hanna Chrzanowska spieszyła z tą pomocą, będąc znakomitą nauczycielką, instruktorką, potrafiła w sposób absolutnie przekonywujący też zachęcać tych, którzy pragnęli w jakiś sposób później służyć chorym, zachęcać do tego, aby się z tą problematyką zapoznali. Lecząc chorego, doprowadzając do poprawy jakości jego życia, starała się również wpływać i kształtować to jego bezpośrednie otoczenie, aby ono również nabierało znaczenia charakteru terapeutycznego. Doskonale zorganizowana, mądra kobieta i kobieta, która nie pochylała się nad chorym ze łzą w oku, tylko się pochylała po to, żeby właśnie zorganizować opiekę, żeby działać. Pani, która siedziała tygodniami w fotelu w swoich nieczystościach i oczekiwała na siostrę, która pracowała, która przychodziła późnym wieczorem do domu i dopiero podawała jej jakiś posiłek i trochę sprzątała wokół niej. Razem z panią Hanną przeniosłyśmy ją na łóżko, po czym wyszorowałyśmy fotel. Dokładnie po wysuszeniu zrobiłyśmy dziurę w tym fotelu, stawiając pod fotelem wiadro. I
zrobiłyśmy taką podpórkę na brodę tej chorej, ponieważ ona nie ruszała w ogóle kończynami górnymi. I na tej podpórce oczywiście to była wyłożona takim jak gdyby gąbką, żeby nie odleżyła, nie powstała. Postawiłyśmy szklankę z taką rurką dość długą, żeby ona mogła chociaż w ciągu dnia napić się wody. Kończyła swój żywot siedząc w tym fotelu, podparta o tą i trzymałyśmy ją dosłownie, żeby podtrzymywać jej głowę w momencie odejścia. Ale to było... Pani Hanna wtedy razem ze mną modliłyśmy się. Najbardziej zapamiętałam jej zainteresowanie, takie serdeczne zainteresowanie spotkanym człowiekiem. I to na pewno wpłynęło na moje życie. Uważam, że to jest dowód jej świętości, że tak potrafiła się zainteresować i modlić za kogoś, kogo nie znała. Nic o nim nie wiedziała. Jej następczyni Alina Rumun powiedziała, że Haneczka, cioteczka, rzuciła w wodę kamień i na tej wodzie rozchodzą się kręgi i coś się stało, coś trwa. Ona miała niesamowite pomysły. Wiele osób w rodzinie dzisiaj pracuje zawodowo, nie ma rodzin wielopokoleniowych. Najczęściej są to samodzielne, pojedyncze gospodarstwa domowe i brak jest tej opieki ze strony rodziny. Co wtedy? Więc o tym wszystkim pomyślała Hanna Chrzanowska, a my dzisiaj odkrywamy albo otwieramy drzwi otwarte, kiedy ona to wszystko zaplanowała, ona to wszystko świetnie zorganizowała. Na pewno nie patrzyłem na nią w kategorii świętości, bo za blisko. Porządny człowiek, nieprzeciętny człowiek, szorstka jak potrzeba, ostry, doskonała organizatorka, a naprawdę oddana człowiekowi całkowicie. To jest pierwsza jej cecha. Takich ludzi więcej, prawdziwa pielęgniarka. Do tego wszystkiego człowiek prawdziwie pobożny, bo jest dużo dewotek i dewotów płci rozmaitej obojga, ale nie sprawdzają się w życiu. Natomiast ona głęboko przeniknięta liturgią, za to oceniła sobie tyniec, do którego często przyjeżdżała, rozumiejąca Pana Boga głębiej, jak tylko przez figurki, przez obrazki, z wnętrza serca, wnętrza duszy, mówi o magnaliach bożych, o wielkich dziełach bożych. Pokora. W stosunku do chorego, w stosunku do drugiego człowieka. Szacunek. Teraz z szacunkiem się rzadko człowiek spotyka. Jest to przykre, ale tak to wygląda. A Hanna Chrzanowska nas ukształtowała pół roku przed końcem szkoły. Chciałam odejść ze szkoły. Hanna Chrzanowska poprosiła mnie na rozmowę. Powiedziała to, z ciebie będzie dobra pielęgniarka i powinnaś w tym zawodzie zostać. Posłuchałam jej i nie żałuję. Wprowadzała jakieś, jakby to powiedzieć, udogodnienia, o których nikt wcześniej nie pomyślał. Ja w tej chwili też właśnie znajduję się w domach takich ludzi, gdzie patrząc na ich środowisko, a czasem nawet nie na jakiś taki szeroki aspekt tego środowiska, tylko na taki, bym powiedziała, skrawek podłogi wkoło nich, no właśnie widzę, że nie mają tego, co im najbardziej potrzebne, no a to już jest tyle lat po tym, kiedy Hanna Chrzanowska to widziała już wcześniej, tak? I jakby nie można powiedzieć, że nic się w tym kierunku nie dzieje, tak? Ale właśnie cały czas mało się dzieje albo
nie ma kto tego pchnąć, a tutaj właśnie zobaczyłam, że był ktoś, kto to pchał, tak, tak bardzo pchał. No i ile takich hanek powinno być, żeby to po prostu jakoś funkcjonowało lepiej.